Cześć, Kamil z kanał Jak Nauczyć się Programowania. Witam w kolejny wtorek o godzinie 18. .00. Dzisiaj odcinek, w którym opowiem Wam o interaktywnym rebase w gidzie. Pracując z kodem dobrze jest zrobić regularne, częste komity, tak żebyśmy cały czas zapisywali efekty naszej pracy. Czasem potrzebujemy też zmienić to, co już zapisaliśmy. Potrzebujemy zrobić zmiany w historii naszych komitów. GIT umożliwia taką opcję. Właśnie przy pomocy interaktywnego rebase'a. Tutaj musimy pamiętać, żeby z tego interaktywnego rebase'a korzystać we właściwy sposób. Powinniśmy korzystać z niego tylko na naszych branżach, na których pracujemy sami lub jeżeli pracujemy z kimś, to żeby dobrze komunikować to, co robimy, ponieważ podczas interaktywnego rebase'a zmieniamy historię branża, zmieniamy historię komitów. Także jeżeli pracowalibyśmy z innymi osobami na tym samym branchu i zmienilibyśmy historię tych komitów na branchu, mogłoby się okazać, że inne osoby miałyby straszny, duży chaos, mogłyby też stracić efekty swojej pracy. Także pamiętajmy, że interaktywny Rebase powinniśmy wykorzystywać przede wszystkim na feature branchach, nie powinniśmy wykorzystywać tego na głównych branchach, takich jak Develop czy Master. Dzięki interaktywnemu Rebase'owi możemy zmienić nazwę komita, możemy zedytować komita, możemy też połączyć wiele komitów w jeden lub usunąć któryś z komitów. Jeżeli chodzi o mnie, to ja najczęściej korzystam z dwóch opcji: ze zmiany nazwy komita oraz złączenia wielu komitów w jeden przy pomocy komendy Fixup. Mój sposób pracy jest taki, że kiedy pracuję nad jakąś nową funkcjonalnością, robię bardzo dużo komitów. Nawet jeżeli wprowadzę bardzo małe zmiany, to zawsze staram się te zmiany skomitować. Natomiast później, kiedy już funkcjonalność jest skończona, chcę ją przerzucić na głównego brancha, nie ma sensu, żebym wrzucał 15 czy 20 komitów, z których niektóre faktycznie są bardzo małe. Czasem to jest jedna lub dwie linie kodu. Także zazwyczaj wszystkie te komity łączę w jeden właśnie przy pomocy komendy fixup. Ale wystarczy już tego mojego gadania, przejdźmy teraz do komputera i zobaczmy, jak to się robi w praktyce. Mam tutaj repozytorium, na którym pokażę Wam, na czym polega interaktywny rebase. Spójrzmy, co my w tym repozytorium mamy. Mamy cztery pliki: 01020304TXT, które stworzyłem wcześniej. Zobaczmy, git log, co my tutaj mamy. Mamy trzy komity: Commit1, Commit2 i Commit3. Z interaktywnego rebase'a zazwyczaj będziemy korzystać na osobnym branchu, na branchu, który tworzymy, żeby dostarczyć jakąś nową funkcjonalność. Także zaczniemy teraz od stworzenia takiego brancha, git checkout myślnik b i nazwiemy ten branch nowa funkcjonalność. Jesteśmy już na nowym branchu. Zaczniemy od tego, żeby pojawiły się tutaj jakieś komity. Także Zedytuję plik 01 TXT, zmiana WQ, git commit AM, nazwiemy to branch, commit 1. Następnie jeszcze raz zedytujemy ten sam plik, git commit, branch, commit 2. I jeszcze raz edytujemy plik. I jeszcze raz komitujemy. Tak więc teraz, jak widzimy, poza tymi trzema komitami, które mieliśmy na masterze i które mamy też na tym naszym branchu, mamy trzy komity na branchu nowa funkcjonalność, nazwane branch commit 1, branch commit 2 oraz branch commit 3. Mając już te trzy komity, możemy przejść do interaktywnego rebase'a. W jaki sposób możemy ten rebase interaktywny uruchomić? Są na to dwa sposoby. Pierwszy z nich to git rebase myślnik i. I, i piszemy head, wpisujemy tylde i podajemy, ile ostatnich komitów chcemy wziąć do naszego interaktywnego rebase'a. Ja wpiszę tutaj trójkę, tak żeby wziąć trzy ostatnie komity i mamy trzy ostatnie komity: branch commit 1, branch commit 2, branch commit 3. Ale nie jest to sposób, z którego ja korzystam. W tym przypadku było łatwo, mamy tylko trzy komity, które chcemy do interaktywnego rebase'a wziąć, ale kiedy tych komitów jest więcej, trudno jest policzyć, od którego komitu chcemy zacząć. Także ja robię to w trochę inny sposób. Wyjdziemy z tego za pomocą dwukropek Q, wykrzyknik, wchodzimy jeszcze raz w git log i będę teraz kopiował hash tego komita. Jeżeli chcemy rozpocząć rebase'a od tego komita branch commit 1, kopiujemy hash komita poprzedzającego. Gdybyśmy chcieli zacząć od tego komita branch commit 2, skopiowalibyśmy hash komita branch commit 1. Ale biorąc pod uwagę, że my chcemy wziąć trzy ostatnie komity branch commit 1, branch commit 2, branch commit 3. Kopiuję hash komita poprzedzającego, czyli tego komita commit 3. Wychodzimy. Git. Rebase i wklejamy hash komita, Enter i otwiera nam się jeszcze raz to okno, w którym widzimy nasze trzy ostatnie komity. I tutaj w tym oknie właśnie będziemy dokonywać naszego interaktywnego rebase'a. Jak widzimy, mamy kilka koment, z których możemy skorzystać. Dzisiaj przejdziemy przez pięć z nich, pięć pierwszych: Pick, Reward, Edit, Squash oraz Fixup. Pierwsza komenda, czyli komenda pick jest najprostsza, najbardziej oczywista. Ta komenda po prostu bierze danego komita i zostawia go bez zmian. Także jeżeli teraz byśmy zostawili to w takiej formie, czyli pick branch commit 1, pick branch commit 2, pick branch commit 3, te komity powinny zostać bez zmian. Sprawdźmy. Escape, dwukropek wq po to, żeby zapisać nasze zmiany. Enter widzimy, że poprawnie zrebaseowaliśmy nasz kod, teraz git log i widzimy, że trzy komity pozostały bez zmian. Także wychodzimy z tego za pomocą q, wchodzimy jeszcze raz do naszego interaktywnego rebase'a i teraz możemy postarać się już coś zmienić. Skorzystajmy z tej drugiej komendy, czyli reword. Służy ona do zmiany nazwy naszego komita. Wciskamy A, żeby przejść do trybu edycji i zamiast PIK wybieramy Reward, czyli R. Zedytujemy nazwę drugiego z komitów. Escape, dwukropek, WQ. Otwiera się nowe okno, w którym możemy wpisać nową nazwę. A, tak żeby przejść do trybu edycji i wpisujemy zedytowany. Escape, dwukropek, WQ. Git log. I jak widzimy, commit numer 2 został zedytowany. Zedytowaliśmy jego nazwę. Wychodzimy jeszcze raz wchodzimy w naszego rebase'a. Kolejna komenda to e, czyli edit. I też bierzemy sobie naszego drugiego komit'a. Jeszcze raz. Escape, dwukropek, w, Widzimy, że zatrzymaliśmy się teraz na tym komicie branch commit 2. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to za pomocą komendy amend możemy zmienić jego nazwę. Skoro tak, zróbmy to. git commit, myślnik, myślnik, event. A. No i teraz tutaj zmienię nazwę na zedytowany 2, żeby wiedzieć, że faktycznie ta nazwa została zmieniona. W, Q. Ale wciąż jesteśmy jeszcze w tym interaktywnym rebase. Cały czas jesteśmy w trybie edycji drugiego komita. Jeżeli chcielibyśmy na tym etapie wprowadzić jakieś zmiany, to możemy to zrobić. Także ja zedytuję teraz plik numer 202txt zmiana w pliku 02 escape dwukropek w, q, wychodzimy wpisujemy git status widzimy że ten plik został zmodyfikowany ale jeszcze on nie jest w stagingu nie jest jeszcze w tym miejscu w którym są pliki gotowe do commitu także musimy ten plik dodać za pomocą komendy git add 02 txt jeszcze raz git status. Teraz, jak widzimy, ten plik świeci nam się już na zielono, on jest już w stagingu. Także możemy dokonać commita. Commit AM i wpisujemy zmiana w pliku 02. Kiedy uznamy, że te zmiany, które zrobiliśmy, są już wystarczające, jesteśmy z nich zadowoleni, wtedy robimy git rebase continue i nasz interaktywny rebase idzie dalej. Teraz git log i zobaczmy to, co tu się stało. Mamy branch commit 2, zedytowany 2, czyli zedytowaliśmy nazwę tego naszego drugiego komita oraz dodaliśmy kolejny komit między komitem drugim a trzecim. To jest ten komit, w którym zmieniliśmy plik 02.txt. I ten komit tutaj się pojawił, zmiana w pliku 02. No to idziemy jeszcze raz do naszego rebase'a interaktywnego. I mamy dwie ostatnie opcje, czyli squash oraz fixup. Te dwie opcje działają bardzo podobnie, ponieważ dzięki tym opcjom możemy połączyć wiele komitów w jeden. Różnica jest taka, że squash pozostawia nazwy komitów bez zmian, czyli jeżeli teraz byśmy połączyli komit numer 1 i 2, wtedy nazwa tego połączonego komita to będzie branch commit 1, branch commit 2 zedytowany 2. Natomiast jeżeli użylibyśmy opcji fixup, to wtedy łącząc te dwa komity Nazwa tego połączonego komita to byłaby już tylko branch commit 1. Spójrzmy jak to wygląda na przykładach. Znowu wciskam A, żeby przejść do trybu edycji. Zaczniemy od opcji squash, czyli bierzemy pierwszego komita bez zmian. Drugiego komita skłoszujemy z pierwszym, czyli dołączamy ten drugi komit do pierwszego. I następnie pick, pick, czyli trzeci i czwarty komit zostawiamy bez zmian. Escape, dwukropek, wq, wyświetla nam się jeszcze okno, w którym potwierdzamy, że ta nazwa tego naszego nowego zeskłoszowanego komity nam odpowiada. Jeżeli nam odpowiada to znowu escape, dwukropek, wq, git log. Jak widzimy ten komit został zeskłoszowany. te dwa komity teraz istnieją razem i połączyliśmy ich nazwy. No to jeszcze raz zróbmy interaktywnego rebase'a. I zostawmy tego naszego pierwszego komita bez zmian. Drugiego komita zostawmy, ale zeskłoszujmy trzeci komit z drugim, z tym, że tym razem używając opcji Fixup, a nie squash. Czyli będziemy mieli komit składający się z komitu numer 2 i 3, ale nie nazywać się on będzie zmiana w pliku 02, branch komit 3, tylko nazywać się on będzie zmiana w pliku 02. Ta nazwa trzeciego komita zostanie całkowicie pominięta. Natomiast. To, co jest w komicie, zostanie oczywiście dołączone do komitu numer 2. Escape wq gidlock, zobaczmy, jak to wygląda. Faktycznie, trzeci komit został dodany do drugiego, natomiast nie została dodana jego nazwa. Nazwa to wciąż nazwa komitu numer 2, czyli zmiana w pliku 02. Tyle w temacie interaktywnego rebase'a. Tutaj jeszcze taka drobna uwaga. Kiedy pracujemy na jakimś feature branchu i ten branch wypchniemy już do repozytorium, to później, gdy wprowadzimy jakieś zmiany przy pomocy interaktywnego rebase'a, kiedy zmienimy historię tego branża, zmienimy historię komitów, to przy następnej próbie wypchnięcia branża, tego już zmienionego ze zmienioną historią, git zaprotestuje. Ponieważ oczywiście nie będą mu się zgadzały komity, te, które ma tutaj i te, które ma w repozytorium, nie będzie w stanie tego połączyć. Tak więc będziemy musieli zrobić tak zwanego pusha z forcem, czyli takiego pusha, który nadpisze te zmiany, które są w repozytorium. Tutaj też musimy pamiętać o tym, żeby korzystać z tej funkcjonalności we właściwy sposób, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę robimy. Pamiętajmy, że kiedy pracujemy na branżu sami, to nie ma oczywiście żadnego problemu, możemy sobie nadpisać taką historię. Natomiast jeżeli oprócz nas ktoś jeszcze pracuje na danym branżu, to wtedy już musimy się dogadać, ponieważ jeżeli wrzucimy nasze zmiany z forcem, jest ryzyko, że czyjeś zmiany, które zostały wrzucone do repozytorium, zostaną po prostu przez nas nadpisane i one znikną. Także apeluję tutaj o rozwagę: na pewno nie używajmy tego pusha z forcem na branczach takich jak master czy develop. Zawsze korzystajmy z tego tylko i wyłącznie na feature branżach. Tyle na dzisiaj, dajcie znać jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, zachęcam do zostawienia komentarza, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to również do tego zachęcam, zachęcam również do kliknięcia w ten dzwoneczek obok przycisku subskrypcji, tak żeby nie ominęły Was żadne nowości na kanale. Zapraszam również na grupę na Facebooku, na kanał na Instagramie i widzimy się w przyszły wtorek o 18, .00. dzięki, cześć!